Ja bym chciała Wam powiedzieć takie świadectwo z dosłownie może kilku dni. I ono tam będzie kilka elementów zawierało, więc zacznę może od tego, że uczę się ostatnio śmiać się ze śmiejącymi i płakać z płaczącymi. Nigdy wcześniej o tym nie myślałam. Do czasu, kiedy w sumie Artur na warsztatach komunikacyjnych o tym mówił. I powiem najpierw o śmianiu się ze śmiejącymi. Bliska mi osoba, za niedługo bierze ślub, mój brat. I ja się tak cieszę w ogóle. Ja się cieszę po prostu jak szalona, jak widzę, jak on, jaką on ma frajdę w ogóle. Jak on się zakochał, jaki on jest w ogóle lekki wreszcie, jak jest zadowolony, wiecie. I ostatnio wpadło mi gdzieś tam na Facebooku, wpadł mi filmik z wesela w Kenii od Kennedy'ego i mówię, ja tak będę tańczyć na jego ślubie, ja się będę z nim cieszyć, po prostu za te wszystkie lata czekania na tą żonę w ogóle upragnioną, ja będę w ogóle z nim tak tutaj tańczyć. Nie wiem, czy tam tylko nie będzie uwielbienia, zobaczymy. Ale jakby jednak było tańczenie, to myślę, że po prostu będę szalała. I przyszło, w ogóle nigdy wcześniej czegoś takiego nie czułam, że po prostu będę się cieszyć czyimś szczęściem tak bardzo w ogóle, normalnie, że będę miała ochotę wybuchnąć. To jest jedno. A drugi element to jest płakać z płaczącymi. Z tymi było trudniej, dlatego że długo w swoim życiu jakby liczyłam się dla siebie, jakby tylko dla mnie liczyłam się jakby ja, moje jakieś tam emocje i gdzieś tam dużo, niby dosyć dużo empatii miałam, ale jednak ja się liczyłam dla siebie bardziej, nie? I ogólnie to tak ładnie w ogóle zawsze wyglądało, na YouTubie w ogóle, na tym, w jakichś poselstwach zawsze wszyscy mówili, Ania, bo ty jesteś taka miłosna, ty jesteś taka kochana, a bardzo dużo egoizmu w tym było i bardzo dużo takiego jakby samospełniania się. I w ogóle ja sobie tam odkąd poznałam Artura i Agatę i pełną Ewangelię, to ja sobie w ogóle zlokalizowałam u siebie przy okazji oglądania demonów burzących warownię samouwielbienia. Czyli to jest, w ogóle to nie będę o tym mówić, ale zahaczę tylko ten temat. To jest, według jakby psychologii, to jest jakby narcystyczne zaburzenie osobowości. Jest to taka dosyć rzecz, wiecie, no nieprzyjemna i jest to dalekie od tego zwyczajnego, wiecie, takiego sloganu o narcyzie, że narcyz coś tam, nawet nie pamiętam tego przysłowia. No ale narcyzm to jest naprawdę paskudna rzecz. I bardzo brzydkie rzeczy w sobie różne zawiera w różnych zakamarkach. No i właśnie tak było też u mnie, że sobie różne takie brzydkie rzeczy jakby pod przykrywką takich ładnych w ogóle, pod przykrywką jakiejś służby, dużo właśnie było takich nieładnych rzeczy. Ostatnio myślałam sobie o kilku osobach, które zraniłam przez to, że nie byłam nakierowana na nie, jakby usługując im, czy tam duszpasterstwo, czy jakoś jakby ucząc je. Myślałam sobie o kilku takich osobach, które właśnie zraniłam i one w jakiś sposób się zaczęły pojawiać znowu na mojej drodze. Tutaj ktoś do mnie na Facebooku napisał tutaj coś i miałam okazję w ogóle, zaraz wam powiem co zrobić. No i jakby pierwszą taką osobą, która się pojawiła, to był taki mój znajomy. No właściwie to jest nieistotne, taki mój znajomy, który już tam trochę lat ma. I czeka no, na żonę. Marzy o tym, żeby mieć żonę, żeby mieć dziecko, no normalna rzecz, nie? Jak każdy z nas, prawie, chyba, że ktoś ma tercję libatu. No i on napisał do mnie, gadaliśmy sobie. Wiecie, i jak on do mnie napisał, to ja w ogóle sobie przypomniałam, jak kiedyś, tam kilka lat temu, bo my jakoś tak ten kontakt straciliśmy w pewnym momencie. Oczywiście dlatego, że ja gdzieś tam go nie uważałam, jako ten taki narcyz, powiedzmy, nie uważałam go za wystarczająco dobrego, żeby z nim mieć relację, no tak to jest. No i gdzieś tam straciliśmy ten kontakt. Wydawało mi się, że on za mało uwagi poświęcał głębokości tych nauk, które ja mu tutaj chcę pokazać. Przecież to są takie cudowne rzeczy. Jestem nauczycielem, w ogóle widzę, wiecie, jakby wagę tego. To jest piękne, no jak można w ogóle, nie wiem, nie chcieć poświęcić całego życia dla tego, nie? No, no można. I jakby ja tego nie czaiłam wtedy, więc gdzieś tam ta osoba zeszła z toru w moim życiu. I on właśnie napisał ostatnio do mnie, czy ja do niego, nie pamiętam nawet, kto pierwszy, ale, a wiem, on napisał gratulacje mi i Kamilowi z okazji Henryczka. Ja wiedziałam, z okazji dzieciątka Henio. Dzieciątko Henio się narodził. I ja w ogóle wiedziałam, że takie przekonanie miałam. W ogóle mnie kiedyś wkurzało, kiedy on do mnie pisał. Denerwowało mnie w ogóle, jak on mówił,
no jesteś taka szczęśliwa, też bym chciał być taki szczęśliwy. Ja tam byłam w bardzo nieszczęśliwym związku wtedy, ale udawałam, że jestem bardzo szczęśliwa. On ten nieszczęśliwy, szczęśliwy związek widział i mówił, no też bym tak chciał. I wiecie, mnie to tak irytowało, bo ja w ogóle, ja mu mówiłam takie rzeczy, takie, jejku, takie slogany, słuchaj, to jest teraz czas, żebyś budował się w Panu. Znaczy to jest, wiecie, prawda, nie? Ale ogólnie, no, Artur fajnie ostatnio powiedział, jak cierpisz, to każda sekunda po prostu, no, jest straszna. No i teraz on w ogóle cierpi, tak? A ja mu jeszcze tutaj mówię, tutaj w ogóle walę w niego słowem. No, robiłam z nim to, co robiłam jakby ze sobą, w taki dosyć surowy sposób, jak się po prostu słowem gdzieś tam próbowałam leczyć z pewnych rzeczy. Czułam, że on znowu mi napisze. Coś właśnie w stylu takim, też bym tak chciał już, jak wy widzę, że jesteście szczęśliwi, też bym tak chciał. No i napisał, nie? Ale wiecie co? Coś się we mnie zmieniło, bo ja w ogóle powiedziałam tak, wiesz co? W ogóle normalnie, wiecie co, normalnie mi te łzy wręcz do oczu napłynęły, wiesz co? Przykro mi, że jeszcze nie masz tej żony i dzieci. Wiem, jak bardzo tego pragniesz, wiem w ogóle, ja ciebie kocham, zależy mi na tobie, bo wiecie, przyszło nagle do mnie takie coś, że ja naprawdę w ogóle go kocham, nie? Że naprawdę bym chciała, żeby on już miał tą żonę i ja bym chciała mu wreszcie napisać, Jezu, jak się cieszę, w ogóle zaproś mnie na ślub, będziemy tańczyć razem. No i wiecie, i w ogóle po prostu, i napisałam mu te rzeczy i pierwszy raz go nie zaatakowałam jakimiś mądrościami. W ogóle ja nawet nie wiedziałabym, co powiedzieć tym razem. Chyba znormalniałam bardziej niż myślałam. No, po prostu nic nie przychodziło do głowy takiego, wiecie, w ogóle takiego sweganicznego, nauczycielskiego, surowego, tylko po prostu mówię, chciałabym, żebyś już tam był, nie? I on mi w ogóle za to podziękował. Mówi, wiesz, nie chcę się użalać. Ja mówię, wiem, po prostu już też bym chciał, ale dziękuję, że tak mówisz. Mówię, proszę, nie? No, i to jest właśnie jedna rzecz. I druga rzecz, która się stała wczoraj, tą pseudo-wigilię, nie? Napisała do mnie moja koleżanka, z którą miałam kontakt jakiś tam czas temu, kiedy gdzieś tam też jeszcze byłam widoczna mocniej wcześniej właśnie w internecie. I my zaczęłyśmy relacje ze sobą mieć, ona nawet do mnie przyjeżdżała i tak dalej. I jakby w jakiś tam sposób też się chciała uczyć od nas w ogóle, nie? No czy bardziej chyba w sumie ode mnie, no bo miałyśmy relacje, nie? I ja nie wiedziałam, że ta dziewczyna miała depresję, czy tam ma depresję. Nie wiedziałam, że ona bierze leki. I nie wiedziałam, że ona te leki odstawiła na skutek jakby gdzieś tam, wiecie, kontaktu ze mną, ale na zasadzie spróbuję zobaczyć, czy Bóg mnie uzdrowi. Nie na zasadzie, że wierzę, że mnie uzdrowił i odstawiam, tylko na zasadzie spróbowania. I to się źle skończyło. Ona jakieś tam 2 lata temu do mnie zadzwoniła ze szpitala psychiatrycznego. Ja pierwszy raz słyszałam kogoś w takim stanie, nie wiedziałam, co się dzieje. W ogóle nie wiedziałam, że ona ma depresję. Mówię, co jest grane w ogóle, nie? To było dla mnie w ogóle trudne usłyszeć ją w takim stanie. Smutno mi było, że gdzieś tam to przechodzi. Ale wiecie, ona ja bardzo dużo czasu jej poświęciłam. I jeszcze wtedy gdzieś tam te takie narcystyczne cechy w ogóle we mnie były. W ogóle, że kurde, w ogóle ona nic z tego nie wycisnęła. Wiecie, jakby zamiast spojrzenie na nią, to spojrzenie na siebie. Kurde, zmarnowałam czas. Wiecie, nie? Tyle godzin, tyle dni, tyle tygodni, tyle w ogóle wieczorów. Nie? To się skończyło tym, że ona po długim czasie bycia tam w tym szpitalu, jakby była też taka sytuacja w ogóle, że potem jeszcze mi się oberwało, tobie Artur się oberwało, że to ty niby jej kazałeś te tabletki odstawić, ja mówię, ja nie mogę, ale jazda, nie? No i ja byłam trochę zła na nią, powiem wam szczerze, nie? Taka byłam w ogóle, nie było taka właśnie surowa i taka niewyrozumiała w ogóle do tego, nie? I ona do mnie napisała jakiś czas później, to nie było teraz, ale jakiś czas później i w ogóle mówi, no, co byś mi poradziła? Ja mówię, czy ty nie pamiętasz, taka wiecie, jaka byłam, w ogóle nie pamiętasz nic z tego, co cię uczyłam? Wiecie, w ogóle nikomu bym takiego nauczyciela nie życzyłam, serio, nie? Czy ty nie pamiętasz nic z tego, co cię uczyłam? Ona mówi, no nie, możesz powtórzyć? Nie. Słuchajcie, i tak się skończyła mniej więcej nasza w ogóle wtedy komunikacja. Więc gdzieś tam się uniosłam dumą i tak się skończyła nasza komunikacja. Zostałam wyrzucona ze znajomych, też się nie dziwię. I ostatnio, z okazji świąt, dostałam zaproszenie do znajomych. No i napisała też do mnie. Napisała do mnie, to dosyć... Nowe wejście. Tak. Przyjęłam ją, nie? No i dosłownie napisała do mnie tego samego dnia po kilku godzinach, jak ja komuś tam składałam właśnie świadectwo z tego, że
Po prostu powiedziałam, wiesz, skrzywdziłam kilka osób, bo rozmawiałam z kimś właśnie o narcyzmie, nie? Kto też nad narcyzmem sobie tam pracuje w swoim życiu. No i ona właśnie kilka godzin później do mnie pisze i mówi, wiesz, wróciłam ze szpitala, wywieźli mnie tam siłą, zwiększyli mi dawkę, nie chciałam tego, przez tą dawkę teraz mam efekty uboczne, jakieś tam różne te dziwne rzeczy się dzieją, nie chcę tego. I wiecie co, ja w ogóle jej nie odpisałam. Ale tym razem już nie odpisałam jej, nie z tego powodu, jakby z tej surowości, tego takiego narcystycznego czegoś, ale jakby obserwowałam sobie przez te wszystkie jakby miesiące różne, jakby rosło we mnie takie coś, kurde, nie udało w ogóle mi się jej pomóc. Ja przestałam wierzyć, tak jak ty, Artur, mówiłeś właśnie na początku. Ja w ogóle, ja zaczęłam w ogóle myśleć, że ja straciłam moc, albo że w ogóle jej nie mam. Zaczęłam wątpić, że ja mogę jej pomóc, że mogę jakieś tam demony związać, że w ogóle być odpowiedzią dla niej, no bo skoro tyle czasu spędziliśmy ze sobą i nic, no to ja chyba nie mam tego, nie? Więc ja w ogóle jej nie odpisałam. Ona potem jeszcze raz, ona się dosłownie dobijała, tak po żydowsku się dobijała, a ja w ogóle mówię, no kurde, w ogóle Jezus by jej nie zostawił bez odpowiedzi, a ja w ogóle jej nie odpisuję, co ze mną jest, nie? No ale dalej jej znowu jej nie odpisałam. Doszło do tego, że ona mi w ogóle nawet napisała, słuchaj, no z okazji świąt, ja mówię, Jezu, nie. Tylko nie pisz z okazji świąt, że mam ci odpisać. Potem, i potem w ogóle na następny dzień, jeszcze właśnie, to było Wigilia, właśnie mi napisała, Ania, błagam cię, ona mnie błaga w ogóle, nie? Jakby teraz, już tu nie jest nawet czas zastanawiania się, czy to jest jakieś takie, wiecie, depresyjne zwracanie na siebie uwagi, czy nie, ale w ogóle coś muszę jej odpisać, nie? Ona tam prosiła o modlitwę, w ogóle żebym ja, żebyśmy się pomodlili, żeby w ogóle jej minęły te skutki uboczne. I wiecie co, ja się zastanawiałam właśnie, co jej odpisać. I ona do mnie zadzwoniła. Mówię, no dobra, biorę. Odbieram, halo. No i rozmawiamy. Znaczy bardziej to był z jej strony monolog, bo ja dosłownie nie wiedziałam, co powiedzieć. Ja po prostu milczałam. Mówię, jak to będzie wyglądało, ja milczę, ja nie wiem, co powiedzieć. Ja już się boję, że ona będzie chciała się modlić, a ja jej w ogóle nie uzdrowię w ogóle z tego, to w ogóle z niej nie wyjdzie w ogóle masakra. Nie? No i wcześniej właśnie też to była taka osoba, którą wcześniej wiedzą zarzucałam. Ona miała w ogóle już wcześniej problemy z koncentracją. Ja nie czaiłam dlaczego. W ogóle nie wiedziałam, że ma depresję, na jakichś lekach jest. Widziałam, że ma problemy z koncentracją, ale mówię, dobra, będę walić w ogóle w nią tą wiedzą, to w ogóle będzie w nią wchodzić, w końcu coś mi tam wejdzie, nie? I to właśnie też była taka osoba, że ją zawalałam w ogóle różnymi mądrościami, pięknymi, no ale dobra, niepotrzebnymi na tamten czas jej. No i słuchałam jej, ona właśnie mówiła, i wiecie co, ona w pewnym momencie się popłakała, opowiadając mi o tych rzeczach, które czuję. Ja się też popłakałam. W ogóle pękło we mnie, totalnie we mnie pękło już takie resztki jakiejś takiej pogardy do niej i takiego czegoś, że w ogóle ona mnie nie doceniła, ona w ogóle mnie nie użyła tego, co jej dałam, ble, 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 wiecie. Ja w ogóle zaczęłam płakać przez ten telefon. Okay. Słuchaj, jest mi strasznie przykro, że to przechodzisz. Naprawdę jest mi tak przykro. I w ogóle to było, słuchaj, ja płakałam szczerze, nie? I w ogóle to płaczcie z płaczącymi. W ogóle masakra, nie wiedziałam, że tak można. I w tym wszystkim ona coś mówiła, ja tam płakałam w ogóle, też jej mówiłam. Tylko tyle w ogóle, że mi przykro. I jednocześnie w sobie jakby odbywałam tą walkę. Pomodlić się czy nie pomodlić? Wiem, że ona czeka na modlitwę, że ona chce, żeby się pomodliła o te efekty uboczne, żeby w ogóle się skończyły od tej zwiększonej dawki, nie? Gdzieś tam taka wojna w środku, no wcześniej ci się nie udało, nie możesz, nie dasz rady, nie możesz, ale w ogóle mówię, no nie, no czy to jest jakieś kłamstwo w ogóle, ty jesteś nauczycielem, nie wypędzisz z niej demona, w ogóle wiecie, jakieś takie głupoty w ogóle totalne w głowie, nie, mówię, nie, no przecież ja to muszę mieć, ja po prostu muszę zrobić ten krok i się o nią pomodlić w ogóle z nią, że ona mnie o to prosi. No i w ogóle powiedziałam, słuchaj, no to pomódlmy się. I pomodliłam się właśnie z nią, żeby zniknęły te efekty uboczne. No i też takie świadectwo, że na następny dzień powiedziała, że super spała, że była w ogóle spokojna, że wszystko było dobrze, że zniknęły te drgawki, jakieś takie różne dziwne rzeczy, roztrzęsienia. No i dla mnie, już kończąc, już dla mnie to było takie po prostu niesamowite, bo gdzieś tam z takiej osoby, do której się liczyło tylko to, że ja nauczam, ja cię nauczę, ja ci pokażę, ja w ogóle tutaj jestem ktoś i ja tutaj takie mądre rzeczy ci mówię, że wiesz, ty w ogóle jak tego nie chcesz, to się kupię but. Z takiej osoby w ogóle stałam się osobą, która po prostu płakała z nią. I to mnie po prostu mega rozwaliło. Poszłam do Kamila, mówię, Kamil,
Wiesz, co się stało? Opowiem ci coś. Tak siedzieliśmy w ogóle oboje i tak chyba oboje nie do końca wiedzieliśmy, że tak można, już wiemy. No, także tak. Na drodze zdrowienia. Kasiu!